O kurde, obudziłem się. Nie ma dnia? Co? Idę spać. Widzowie, nie ma dnia. Kurde, co mnie walnęło? No ja nie wierzę. Dobra, siemano widzowie. Kolejny dzień na Bigosowicach. Tam znowu jest Nubek. Nic nowego. I dzisiaj Nubek myśli, że już skończymy z plankami, a zrobimy mu jeszcze 4. To co nie koniec tego przestu na Bigosowicach. Plankiem piątym zmienimy mu nazwę Świnki Halinki na jakiś potem chyba rozpieszczony gówniarz czy coś, to mniejsza. Prank szósty to naspełnimy mu w domu zombieki. Prank siódmy to obkleimy cały dom jego z zewnątrz diamentami. A prank ósmy to wlejemy od góry i do środka trochę do domu jego lawy. Ale w tym w sumie w ósmym pranku będzie musiał wyjść z domu. Ale to jakoś się uda. O, patrzcie co on tam robi, dobra. O, jaki piękny dzień. Siema Nubek, siema. 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 To co to za panią łuk? Nie wiem. Zrobiłem se. Okej. Czekaj, ja muszę... Nie, patrz, ja coś powiem mego. Nie, widzowie, nie, o, nie, widzicie co on robi? On sra na kiblu. Chyba, spłukał wodę. Dobra, my idziemy na dół. Dobra, kiedy on w ogóle, on musi iść wykopać tego, kopać Dirta pójść, bo ja bym nie zrobił tego pranka inaczej. On musi iść kopać Dirta. Gdzie on jest? Poszedł? Dobra, poszedł kopać Dirta. Ale my musimy jeszcze pójść do mnie na ogród, bo mamy do zrobienia jeszcze jedną rzecz. Musimy nakarmić kogoś, kogo może znacie z poprzednich odcinków. Bobusia! Bobusia trzeba nakarmić! Moją pandziulkę! Bobuś, siema! Masz jedzonko. Masz, jesteś fajna panda. On je dircika, który ładnie pachnie. Jeszcze ten, kowadło, jak mu zmienić? Dobra, no, ustawiamy na ten, na rozpieszczony gówniarz. Rozpieszczony gówniarz. Dobra. Lecimy mu dać tego name taga. Kurde, on tam stoi. No weź se Nubek stąd idź. Weź se stąd idź. Weź se stąd idź. Brawo, dobra. Kurde! Akurat się odwrócił, jak ja wchodziłem do domu. Ej, wszedł do domu. Dobra, idę do Nubka. Idę se do Nubka, ciekawe co tam u niego. Nubeczek, siemanko, co robisz? Co tam u ciebie w domu? Nubek? Wiesz, że ktoś ci zabił świnkę? Ktoś ci zabił świnkę. Widziałeś o tym? Co to był? Jak ona miała na imię? Rozpieszczony? Dokończ! Powiedz! Rozpieszczony gówniarz. Dobra, spoko. A jak tam u ciebie tak w ogóle? Gdzie byłeś? Widziałem przez okno, że gdzieś w tamtym kierunku poszedłeś. No kopałem Dirta. A, dobra, Nubek, to jeżeli dzisiaj będziesz szedł jeszcze kopać Dirta, co raczej zrobisz, to życzę mi dobrego kopania Dirta. Żebyś nakopał dużo Dirta. Dobra, idę teraz do domu. I
Nie robimy teraz szóstego pranka. Robimy teraz szóstego pranka. Prank piąty możemy zniszczyć. To już się nam nie przyda. Schowam sobie to do mojego śmietnika. Wczesnego śmietnika, który stoi tutaj. Dobra. I teraz tak. Prank szósty. Co jest prankiem szóstym? A, dobra. Dobra, czyli ja rozumiem to tak, że mamy mu naspawnić w domu zombiaki. Super. 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 Naprawdę super. Niszczymy prank szósty. Tą skrzynkę. O kurde, co tu leżało? Ty, co jest grane? Czemu to tu leżało? XD. Dobra, idę ten, schować tę kartkę i skrzynkę do mojego śmietniczka. Dobra, i Nubek poszedł na wyprawę? Poszedł na wyprawę? Chcesz ty tego dirta kopać? Chyba poszedł, nie? Kurde, on nie ma okien w domu. Dobra, poszedł, poszedł. Spalnijmy mu. Czekajcie. Ej, mogę się jakieś zajęcia jest. Kurde, no to nie możemy mu tego pranka zrobić jako ten szósty. Ale w sumie mam lepszy pomysł. Po prostu podpalimy mu cały dom. Podpalimy mu dom od środka. Jeśli już nie da się ten... Jeśli już nie da się spawnować mobów. O kurde, ale... Jezu, ja się zaraz spocę. Jak to musi od środka wyglądać? Ja się boję. Ale idziemy do okna zobaczyć, jak tam teraz u Nubeczka. Czy wraca do domu? Tak dokładniej. Idzie? Gdzie jest Nubek? Ej, dobra, mam pomysł. Idę, jak Nubek przyjdzie, to ja pójdę sobie do Nubka. Nubek idzie. Idzie Nubek do domu. Dobra, idę do Nubka. Przedtem. Nubek, jesteś w domu? Jesteś w domu? Siema. Halo. Halinka jakoś uciekła. Jak uciekła? Ty gadasz. Gadasz. KFC masz? O! Super! Super! Dobra, Nubek, teraz ja ci życzę, żebyś nie wychodził z domu, życzę ci odpoczynku. Palto. Czekaj, Nubek, czekaj. Ja co jeżeli dostaniesz ugotowane KFC? O, nie ma. Dobra, Nubek, teraz życzę ci, żebyś nie wychodził z domu, życzę ci dobrego odpoczynku. Dzięki. Dobra, widzowie, teraz prąd siódmy jest taki, że mu odbudowujemy cały domek diamentami. On nie może wychodzić z domu. W sensie obudujemy mu ten dom od zewnątrz po prostu, nie? Kurde. Tą tabliczkę to ja muszę niestety zniszczyć, zakaz diamentów. Bo trzeba postawić diamenty w całym jego domu. Dobra, lecimy. Robimy tego pranka na nim. Ty, on nie ma okien w domu? Ej, dobra, nie ma okien w domu. Let's go. Let's go, trzeba to wykorzystać. Kurde! Kolejny stack diamentów teraz mi się zużyje. Ale dobra, dla pranka wszystko. Dla pranka wszystko.
Dobra, stawiamy dalej diamenciki. Dobra, lecimy teraz tak. Tu, tutaj stawiamy diamenciki. Na dachu stawiamy teraz. Na dachu stawiamy diamenciki. No, jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Dobra, lecimy. Stawiamy na całym jego domku diaksy. Ale on się zdenerwuje, ja wam mówię. Ja wam mówię, wy nie znacie Nubka, ale ja go znam. On będzie taki poddenerwowany, że po prostu nie wiem, nie? Po prostu nie wiem, nie? Ja się boję, jak on zobaczy ten domek. Dobra, jeszcze trochę tego domku mi zostało. Zaraz będziemy budować ostatnią warstwę dachu. Dobra, zaraz skończę. A w sumie jeszcze nie, bo tu muszę rozwalić bloczek. Dobra, jeszcze nie budujemy. Ciekawe, jak to będzie w ogóle pod koniec wyglądać. Dobra, skończyłem. Jak ładnie to wygląda. Dobra, lecę do domu i teraz niech Nubek wyjdzie z domu. Módlmy się, żeby wyszedł z domu i zobaczył, co to, jaką on ma niespodziankę. Nie, naprawdę on poszedł? No nie, 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 no nie. Ej, dobra, mam pomysł. Teraz ja do niego powiedzieć, że polubi diamenty. Nubek? Polubił diamenty? Nubek polubił diamenty! Nubek! Nubek! Nubek, fajnie, że polubiłeś w końcu diamenty! Patrz, jaki masz ładny dom! Polubiłeś diamenty? Kiedy ty sobie taki ładny domek zbudowałeś, Nubek? Kiedy ty sobie taki ładny domek zbudowałeś? Mogę wejść? A środek dalej jest co? Nubek, diamenty się nie pan. Jaki ładny domek masz. Nie niż tego! Nie niż tego! Nie niż tego! Nie niż tego! Ale to jest moje miasto. Dobra, dobra, pomogę ci to niszczyć. Ale ty tego nie niszcz, bo diamenty ci nie wypadną, Nubek! Ja to zniszczę. Nubek, idź do domu, a ja to zniszczę. No bo te diamenty ci nie wypadną i stracisz diamenty. No ja je zniszczę. Zrób sobie okno. Ale ja ci zniszczę te diamenty. No Nubek, no nie wypadają ci diamenty, zostaw je. Ty masz tego nie kopać, bo tylko diamenty tracisz. Nie, nie dam ci tego kilofu, bo to jest diamentowy kilof. Nie. To jest diamentowy kilof, tylko taki tylko fioletowy. To jest diamentowy kilof! To jest diamentowy kilof! Ty mały smrodzie. Pokażę ci, co robi się z diamentami. Chowa się, ja do cennej skrzyni. Nubek, no nie spala się diamentów! Chyba nie wiesz, do czego diamenty służą! Nubek! A wiesz co się robi z diltem? Spala się go. Czyli drewniany kifol jest totalnie słaby. Nie, ale i tak z niego nie wypadają diamenty. Ale jest słaby, bo nie wypadają diamenty przynajmniej. No ale kilof jest dobry wtedy, kiedy wylatują z bloku diamentu diamenty. Wtedy dopiero kilof jest dobry.
Nie, Kiro wtedy jest taki zły, jest jeszcze gorszy niż od tego, z którego nie wypadają diamenty. To tak naprawdę. Taka prawda. No nubek! Ci nie wypadają z tego diamenty, no. Co ty robisz? Nubek, nie rozwalaj tego! Czekaj! I Nubek, ale właśnie, jeżeli ja cię nie nigdy. Adios, pompa tron. Mój jest kawałek nogi. Ale mi się to podoba. No nie, nie jestem, ja mam głodek, nie. Kurde, zgadziłbym go, gdyby nie było. Ej, dobra, mam pomysł, on już nie ucieknie z domu. Przecież on tego nie rozwali. Ale mi się to podoba, ale mi się to podoba. Gdzie jesteś, Nubek? Nubciu, gdzie jesteś? Nubciu. Dobra, zostawię cię, Nubcio. Ale mi się to podoba. Nie! Łóżko ze... Dobra, nie, zostawię. Dobra, Nubcio, idę z tego domu, zostawiam cię, bo już mi się nie chce. Nie chce mi się, idę do siebie, do domu. Nara! Dobra, jestem u mnie w domu i nudzi mi się. Idę do góry. Idę sobie pooglądać telewizję. A, no tak, przecież telewizor mam na dole. Kurde, nie mam kanapy, no nie! Dobra, będę stał. Nubek, no wróć do domu! Nubek! Bo cię nie ma w domu, ja widzę z mojego okna. Dobra, widzowie, jeżeli nie ma Nubka, to przygotuję już od razu prank 8. A tą skrzynkę możemy zniszczyć. Diamenciki! A, ile pięknych diamentów! Ja nie wiem, jak Nubek może nie lubić diamentów, ale w sumie Nubek to Nubek. Nubek woli dirta. Nie zna się na rzeczy, ale to nieważne. Dobra, ta zapalniczka jest już dosłownie zużyta, więc leci do śmietnika, a ja idę po nową. Idę po nową zapalniczkę. Gdzie jest ta zapalniczka? Gdzie jest ta zapalniczka? Jest. Mam. Ja? Czy jestem? Tak, jestem. Owszem. Kurde, no puka do mnie! Ten lamus do mnie puka, ale dobra, trudno, idziemy do góry otworzyć. Chyba do mnie ktoś puka, bo tak wali, że chyba już ma ten. Chyba już dostała taki ner tego. Czego chcesz, pan? Co ty żeś zrobił? Nubek, no co ty, dobra, nie, Nubek, dobra, Nubek. Diamenty mam diamenty. Nubek, posiaduje cały dom diamentami. No
właśnie, to jest mój grill, a dirt śmierdzi. Masz tu dirta. Masz dirta, bo ja niego nie chcę. Dobra, no jakiś do siebie do domu, bo ja nie wiem, co ja zaraz zrobię, jak nie pójdziesz tam. Dobra, my idziemy po kolejnego pranka. Nubek, idź do siebie do domu, no. Idź do siebie do domu, Nubek, kurde. Dobra, my idziemy po ósmego pranka i właśnie w tym momencie zakończy się chrzest Nubka. Już nie będę mu robić pranków. Gdzie oficjalny koniec pranków, niestety, bo te pranki były naprawdę fajne. Ale widzowie, musicie przyznać, że pranki na nim były fajne, co nie? Były super, super, super fajne pranki na nim. Dobra, chowam te rzeczy do śmietnika. I teraz tak. Nubek musi zostać w domu. Nubek jest w domu? Czekajcie. Kurde, nie mam miejsca na ten. No północy domek mi się zjara zaraz. Ja cię. Nie zjarał mi się dół? Nie zjarał się, dobra. Dobra, Nubek, nie, proszę zostań w domu, Nubek, proszę zostań w domu, Nubek, proszę zostań w domu. Nubek, nie wychodzi, Nubek, czekaj, zapukam mu do drzwi. Siema, Nubek, nie wychodź z domu, życzę ci miłego odpoczynku, pozdrawiam. Super, wiesz, Nubek, naprawdę super. Dobra, i widzowie, zaczynamy go prankować. Wylewamy lawę na takiego domu. Bo ta lawa się nie rozlewa. Ej, ta lawa się nie rozlewa. Boże, kurde. Bo ja zaraz dednę od tej lawy. Ej, no pomocy, ja zaraz dednę. Ja dednę od twojego własnego tanka. Ja wyleję mu dadach jeszcze 3 wiadra lawy. O kurde. O kurde. O kurde. Skrzynek mu nie zabudowałem w domu. O nie. Ja powiem mu, że jest lawina jakaś. Ej, bo on chyba to zobaczył. Widzisz jego reakcję? On ten, kopie gdzie dipa, kopie gdzie dipa, kopie gdzie dipa. I zrobię on kopie gdzie dipa. Kopie gdzie dipa. I zrobię, co to się odwaliło. Co tu się odwaliło? I trzeba mu jeszcze do środka tej lawy wlać. Czekajcie. Mam sobie ten 6 wiaderek lawy i lejemy to dalej, nie? Lejemy to dalej. Ale mam w sumie lepszy pomysł. Pa, weźmiemy sobie łopatę. Czekajcie, rozkopiemy. Patrzcie na to. I on cały dom ma zalany. Naprawdę. Jak to wygląda, widzowie? Wy to widzicie? To widzicie? Na cały dom zalany.
ma cały dom zalany lawą. Dosłownie cały dom mu zalany. Ciekawe, jak on chce wyjść. Ja tu będę stał z mieczem. Ej, bo on nie wyjdzie. On nie wyjdzie. Ej, no nie możesz tam mieć spawn pointa. Nubek, co ty zrobiłeś? Tłumaczysz mi? Nubek, wytłumaczysz mi, co ty właśnie zrobiłeś? Muszę zjeść enchantowane złote jabłko, bo ja zaraz nie przeżyję, nie? No nie! Nie! No nie psuj tego! Bo to ty zrobiłeś! Co masz coś zrobiłeś? Tak! Pal się w lawie! Ej, widzowie, jego domek tak wygląda, zalany lawą! To jest po prostu niesamowite! Ten prank zakończył się sukcesem. To trzeba przyznać. Ja cię... Ale właśnie nie zalałem całego domu, bo widzieliście, wyszedł przecież, nie? Wyszedł z tego domu. Jakoś jeszcze przeżył. Ej, ale nie, to jest tak mocne. E, dobra, widzowie, taki mocny prank jest na koniec, ponieważ to jest koniec jego przestu. Naprawdę, ja zaraz wytłumaczę, co zrobiłem na nie pranki. Cały czas ja nie mogę, Nubek! Nie. Powiedz, że tego nie słyszałeś! O nie! Mi się to podoba. Ja już lepiej. Ja cię, Nubek, ale masz cały dom zalany. O, stary. Jak to wygląda? Ja nie umrę, ja mam przynajmniej dobrą zbrojkę. Ja nie będę w jakiejś skórzanej zbrojce. Cały dom zalany lawą, widzowie. Nie. Wszystko jest cały dom. O ty kurde. Tak wygląda, nie? Widzowie, to trzeba na miniaturkę dać! To ten screenek leci na miniaturkę, nie?
Ten screenek leci na miniaturkę. Ej, nubek! Nubek! Się nie możesz odwdzięczać i kraść pomysły. Radzieju! No co ty sądzasz, Radek, przecież? No przecież powiedziałeś, że o, zbroja typowa jest najlepsza, o, przebije w niej wszystko. No to trzymam cię za twoje słowa. Przeżyjesz w niej wszystko. No to jak niby diptowa zbroja ma być najlepsza, jak ja mam diamentową zbroję i jakoś mogę to przeżyć? Dobra, Nubek, pomogę ci z tym domem, ale ty masz zostawić mój. To co mówisz? No bo ciągle rozwalasz mój dom. Zjesz mój dom. Dobra, Nubek, pomogę ci. Czekaj, chodź na górę. Co? No co? Ja już ci pomagam, ale nie wiem. Nie, usunąłem ci teraz wiaderka, usuwam ci wiaderka z nadomku. O kurde, przypadkowo wrzuciłem dipa, bo mnie to nie przypadkowo. Dlaczego? Dobra, jeżeli mnie ciągle bijesz, to ja ci już nie pomagam z tym domem. Mi się nie. Dobra. Ale nie ma bycia na game modzie. Ja ci też będę przeszkadzał. Bo ja ci chcę pomóc teraz. Kurde. Jak? Nie no, bo ty tego nie przeżyjesz. Jedynym sposobem, jakim ty chcesz to przeżyć, to być na gimnazjum. Mówię ci, że ja ci to zrobię. Się nie męcz, Nubek. Kurde. Ja ci mówię, że ci to zrobię. Nie męcz. No co ty robisz, no? Co ty robisz? No, ja ci pomagam. Ty mnie bijesz. Znaczy nie, Nubek, ja to zrobiłem, ja cię to wyciągnę. Jest taka zasada, ten kto zrobi, tak to sprząta. Więc ja to zrobiłem, ja to sprzątam. Chyba, że masz w środku domku lawę, to pójdę ci to wyczyścić, ale w sumie nie mogę znaleźć wejścia. Jest wejście, czy ty je zbudowałeś? Dobra, raz musiałem wejście rozwalić, żeby to się dało wejść. Kurde, świnkę Halinkę nie mogę odkrywać, bo się jeszcze zaleje lawą. Kurde! To lawę z góry trzeba walić. Dobra, do środka ci już żadna lawa nie wleci, ale będę musiał wyjść oknem, ale to się ogarnie potem jeszcze z tą lawą. Kurde, zostało mniej tej lawy niż było na początku. Dobra, muszę wyjść do góry jakoś. Jestem! Dobra, nie ma lawy, lawa się już rozlewa. Muszę tu dawać blok? Nie. Tu nie muszę. Tutaj muszę chyba. Nie, jednak tu. Jednak tu. Nie. No nie, bo wtedy będzie trzeba obsydian niszczyć. No ja nie będę ci już wtedy z tym pomagał. Ja to już będziesz niszczył sam. To ci zajmie wiekami. Dobra, tutaj lawy już nie ma. Kurde, ile diamentów na to pójdzie. Tu jest jeszcze... A nie, tu już nie ma. Jest jeszcze lawa. Już nie ma lawy. Dobra, tu jest jeszcze lawa.
czekaj, jak to teraz wygląda? No z tej strony, o kurde, tu jest jeszcze lawa na kiblu. Taki lawa na kiblu. Dobra, tutaj lawy już nie ma. Gdzie jest jeszcze lawa? No bo Nówek, ja ci zaraz to wytłumaczę, wiesz? Czekaj. Nubek, ja ci muszę ci zdradzić jedną rzecz. Robiłem to, ponieważ jest taka zasada na mojej wiosce, że jeśli dołączy na tą wioskę nowy członek, no to robię mu 8 pranków jako chrzest. I musiałem ci zrobić chrzest. No i się udało. I mam dla ciebie dobrą informację, Nubek, wiesz? Nie, zostałeś oficjalnym mieszkańcem Damianowic. Znaczy Bigosowic. Zostałeś oficjalnym... Nie. Nieprawda? Już chyba nie ma nigdzie lawy. Czekaj, wydaje mi się, że odcinek widzowie skończymy, a po prostu poza dom wszystko to ogarniemy, bo nie ukrywam na wiosce, po tym jest jakiś syf, więc kończymy odcinek, pa pa.